No cześć, witajcie w nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dziś z Minecrafta. Ponieważ moi drodzy, mamy tutaj aktualizację 1.20, Trails and Tales Update, na który od dłuższego czasu wyczekiwaliśmy, jakby tego update'u od dłuższego czasu, przynajmniej ja wyczekiwałem. Czy się to opłacało? No to zdecydujecie już sami. Po tym, jak będziecie gadali na tej aktualizacji właśnie, moi drodzy. A tematem dzisiejszego odcinka jest archeologia, która jakby została dodana w pakiet Trails and Tales update'u. Więc także są achievementy i właśnie ten achievement, a i właśnie będziemy, moi drodzy, robić achievement. Mianowicie nazywa się on Careful Restoration. Chodzi o archeologię, o temat archeologii. Nie bez powodu znajdujemy się w pustynnej świątyni, w której możemy, moi drodzy, właśnie znaleźć sobie takie właśnie tutaj podejrzane piaski. No, moi drodzy, właśnie takie podejrzane piaski możemy sobie znaleźć. I możemy tutaj właśnie pędzelkiem archeologicznym, mówiąc tak bardziej tak naukowo, tak technicznie, ale to jest po prostu szczotka. Minecraft to nazywa po prostu szczotka, brush, czyli szczotka. Ale pędzelek archeologiczny, jak zwał, tak zwał, każdy może mówić jak tam chce. No dobra, no to właśnie przechodzimy do tematu tego osiągnięcia, czyli Careful Restoration. No. Właśnie sobie takie odkrywamy, właśnie takie tutaj, moi drodzy, i wypada nam, uwaga, uwaga, Skull Pottery Shard. Mamy w ogóle, moi drodzy, przed odcinkiem jeszcze sobie tutaj trochę wykopałem, jak widzicie, dlatego tutaj jest dziura taka, bo chciałem zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. Właśnie tutaj, o, moi drodzy, właśnie tutaj trzeba umieć rozróżnić te właśnie tutaj szardy, te pottery szary, o, i mamy tutaj różnorodne, naprawdę ciekawe. Możemy, moi drodzy, sobie też tutaj postawić crafting, żeby od razu coś skraftować, bo moi drodzy, właśnie tyle tutaj tych pottery szardów możemy tutaj sobie znaleźć. Coś pięknego, jakiś piękny wazon sobie weźmiemy, stworzymy w naszym warsztacie, naszym stole roboczym. I właśnie kopiemy łapką sobie tutaj bloki, które nie są właśnie podejrzane. Bardzo ciekawe, suspicious sand, czyli podejrzany piach. O, kolejny podejrzany piach mamy tutaj. I kolejny właśnie tutaj. Tutaj teraz jest też ten z kuszą. To jest miner. A ja bym powiedział, że to jest kusza, moi drodzy. No ale to jest najwyraźniej kill-off. To jest jakby jakby to jest insygnia kill-offu. No, ciekawie, moi drodzy. Najwyraźniej tutaj nie ma za dużo tego, ale jest fajnie, że przynajmniej coś tam jest, moi drodzy. Jeżeli mogę dać jakąś poradę, jakiegoś tipa, no to w każdym w zasadzie, w każdej świątyni znajdziecie, moi drodzy, sobie znajdziecie sobie, moi drodzy, takie właśnie tutaj piaski. Bo kiedyś tutaj nie było piasków, kiedyś był po prostu tutaj sandstone, ale teraz jeszcze są piaski. Właśnie dlatego, że od Minecrafta 1.20, bo on dodano archeologię. Już zapowiadano w Minecraft 1.17. Ale mniejsza o to. Czyli Caves and Cliffs, ale mniejsza o to, moi drodzy. Najwyraźniej tutaj cały sobie ten piach wykopaliśmy i nasze zdobycze to są, uwaga, uwaga, takie oto tutaj wykopaliska. Tutaj są takie archeologiczne znaleziska, nie wiem jak to nazwać, no to moi drodzy, są takie ceramiczne takie jakieś kawałki. Każdy symbolizuje coś innego, każdy ma inny symbol. Tutaj mamy właśnie, tutaj mamy, to jest mikstura, moi drodzy. Tutaj mamy armor stand,
Tutaj mamy głowę szkieleta, a tutaj mamy właśnie kilo. Każdy jest inny, bardzo ciekawe, ale przechodzimy do tworzenia, jakby tworzenia jakiejś pięknej rzeczy, moi drodzy. Uwaga, uwaga, przyglądajcie się uważnie, jak ja to tworzę. Okej. Moi drodzy, decorated pot. Jak to skraftuję? To pewnie domyślacie się, co będzie. No właśnie tak. Właśnie tak, moi drodzy. Zdobyliśmy osiągnięcie. I stworzyliśmy coś takiego pięknego, moi drodzy. Naprawdę wygląda to jakby... Nie wiem, no moi drodzy... To wygląda świetnie, naprawdę to wygląda... No pięknie, w sensie... To jest taka dekoracja jakby i ona nic nie daje takiego do gry. Ale nawet dla samej dekoracji bym popatrzył, bym jakby zainteresował się tym tematem tej archeologii w Minecraft. Bo to jest naprawdę, moi drodzy, poprzyglądajcie się temu, no to jest naprawdę piękny ten wazon. Naprawdę robi wrażenie. Powiedzmy sobie tak. No ale po co tutaj byliście? Moi drodzy, po to, żeby zdobyć achievement. Więc zdobyliście. Zdobyliście to osiągnięcie. Wszystko jest, moi drodzy, git. Więc ja myślę, że będę powoli kończył ten odcinek. Jeśli wam się odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam serduszko komentarzom, które właśnie są takie pozytywne. No to, moi drodzy, nie, jakby kończę ten odcinek. Więc do zobaczenia w następnym odcinku już niebawem z kolejnego achievementu, bo ja oczywiście wam wszystkie je pokażę, jak zrobić. Są nowe achievementy, jest Minecraft Trace and Taste, bardzo długo wyczekiwany. Ja się, moi drodzy, cieszę, wy tak samo pewnie. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.